Siemano, dzisiaj Ibiza, trochę mniejsze auto, 2005 rok, silnik 1.2. Największa zaleta tego pojazdu według mnie to bardzo niski przebieg, czyli 143 tysiące. Olej był wymieniany przy 140, jest kartka pod maską. No i drugi plus przy tej cenie paliwa, 1.2 pali naprawdę mało, a wcale nie jest taki niedynamiczny. Kolejna zaleta tego wozu jest naprawdę bez korozji, progi, podłoga. Błotniki są całe, nie ma żadnej rdzy, więc to jest ich taki też największy mankament. Ogólnie to konstrukcja jest to Volkswagen Polo. A co do auta, na wyposażeniu sprawny klimatronik, to też duża zaleta, bo zbliża się nieuchronnie wiosna i lato i będzie coraz cieplej. Jeszcze mamy w nim elektryczne szyby, radio i centralny zamek, więcej pierdół nie ma. Opony są w bardzo ładnym stanie, auto pracuje dobrze, równiutko, nic się z nim nie dzieje. Książkę serwisową ma prowadzoną do 100 tysięcy, zmierzona była miernikiem lakieru i nigdzie lakier nie przekracza 150-160 mikronów. Gdzieś mogą być podwójne warstwy lakiera, ale to może były jakieś zadrapania, a tak to autko na pewno jest bezwypadkowe. Resztę może opowiem wam w samochodzie, hej. No i siemano, wracamy do auta. Tutaj wam pokazuję przebieg. Jak widzicie, nie ma żadnych błędów. Kierownica też jest ładna, bez wytrąceń, żadnych tego plastiku. Tutaj taka, jak widzicie, ciekawa też dosyć wersja wyposażenia, no bo ktoś nie brał sobie elektrycznych lusterek, ale wybrał sobie klimatyzację automatyczną. Radio będzie zmienione na jakieś USB, więc na pewno wygoda troszeczkę większa niż stare radia na płyty. No i ze wyposażenia mamy jeszcze, jak się nie mylę, dwa airbagi i centralny zamek, jak tutaj widzicie. Tu mamy jeszcze książkę serwisową, o której wspominałem. Auto było serwisowane do 100 tysięcy km. Tutaj fotele w porządku. Gałka, zmiany biegów, tutaj plastiki też nie są podrapane. Jeżeli interesuje was takie auto, zapraszam na mavkarotomoto.pl lub też na Instagram mavkarauta, pytajcie, subskrybujcie kanał na YouTube, na pewno pojawią się nowe auta. Hej!